strzelca wywodowego, który po prostu działa w ramach drużyny, jako po prostu szybkie wsparcie do prowadzenia szybkiego i celnego ognia na dystansie około do 700 metrów. No. Ruchomy cel. Tak, też. Można strzelać? Słuchajcie, ale wszyscy strzelali, czy jeszcze czy ktoś nie strzelał? Wrócił na miejsce. Okej, okay, no widzicie, o, no klienci biegają, przestraszyliście naszych kolegów, no cóż. Dobra panowie, wracamy i bierzemy KSWK. Myślałem, że pozwolisz go strzelić. A co, nie strzelałeś? Tego co uciekał. Do tego wow. Biegającego nie. Dobra panowie, spokojnie. No, bierzemy sobie po jednej sztuce KSWK. O, tak. Karabin wyprodukowany w Kowrowie. Cie, w każdym razie, panowie, jak się przyjrzycie temu karabinowi, zauważycie, że ma na końcu lufy takie dziwne coś. To jest urządzenie wylotowe, które służy do tego, żeby te efekty strzału rozproszyć. Po prostu wtedy snajpera znacznie trudniej wykryć. Te efekty typu wiatr, kurz na tyle dobrze rozpraszają, że nie jest to tak widoczne z daleka jak przy strzelaniu z innych karabinów. Tu już jak widać jest dwójnóg, sobie można broń spokojnie podeprzeć. Co przy tym kalibrze jest bardzo przydatne przy strzelaniu na większe dystanse. Jak widać tutaj już mamy również tego typu siatkę, co w Dragunowie. Tu powiększenie jest stałe i sobie już też możecie po kolei sprawdzać gości. No niestety na 200 metrach już nie mamy pomocnika. Panowie, patrzymy na 300 metrów. Jak widać jest ładnie gość. Prawda? Zgadza się ten pomiar, prawda? Spójrzcie sobie teraz na 500 metrów. Jakby miał gość 1,50 m, to by przekłamywało trochę. Znaczy, słuchajcie, to jest ogólnie, to jest dla 1,70 m, to jest taki standard, no. Natomiast no, to można mniej więcej dokładnie określić. Natomiast, no, tak jak mówiłem, tutaj panowie w grze wszyscy, niezależnie od przynależności do jakiejkolwiek armii, wszyscy tutaj to mamy same klony. Wszyscy mają tą samą wysokość, więc tu można sobie spokojnie zmierzyć pacjentów i mamy ładnie się mieszczą tutaj niezależnie od tego, czy to jest czy to talib, czy Amerykanin, czy jakieś inne ustrojstwo. A jak widzisz, klienci tu mają hełmy. Na jedno wychodzi. Ten ostatni stoi na 900? Tak. A tak daleko? Tak. Tam daleko to już jest na tym. Ale to już tu sobie można to postrzelać tam na tej strzelnicy, bo tu niestety no trochę tu zostało nie powiedzmy, że nie ja to zrobiłem i wyszło trochę tak jak wyszło, no. Zostawmy to już. To służy do treningu dla początkujących. Natomiast bardziej zaawansowane to już jest tamta strzelnica, gdzie można znaleźć w temacie, gdzie podaję linki. Macie. Tutaj chcę was zapoznać ze sposobami używania siatek celowniczych. Po kolei panowie, ten karabin jest też wyzerowany na 500 metrów. I tak samo go można za pomocą Shift V można bardzo zmieniać ustawienia. Jeśli ci chodzi o elewację, czyli po prostu ustawić sobie karabin na dowolną żądaną, na dowolny żądany dystans, nie to znaczy, gdzie jest cel. Dobra panowie, po kolei po jednym strzale na 500 metrów, Toman.
Okej. Intruder. Cóż, jest to dość głośna. Loki? Okej, okay. SK? Kurzy dość porządnie. No. No, no, no właśnie, niestety tutaj zostało to właśnie zepsute, bo on powinien to się wcale nie kurzyć. Ja jako jedyna 50 kropy w tej grze, a tu jest jakoś tak zrobione, że no to już dziwnie trochę. Kto strzelał? Eska, tak? Żniwiarz. A, żniwiarz, przepraszam. Rafael? Szok? Okay. Milex? Ładnie. Sak? No i szakal. Ok, panowie, teraz sobie spójrzcie na cel na 700 metrach. Ok. Doman, spróbuj celując drugą fałką na środek celu. Ogólnie tu możecie... dobra. Intruder? Loki? Ładnie wam idzie. SK? Okej, okay, żniwiarz? Kurwa. Nie, tak, tak, w cel. Już wiem, okay. Co cię rozprasza. Wafel? Szok? Mirex? Dobra, jeszcze raz, spokojnie. Ostatni film się ruszyło akurat, no. No bywa, no. Sak? Cieszę, że nie muszę zapisać to żeby. Szakal? Okej, okay, panowie, no. A teraz, panowie, dobra. I to by było na tyle z... ogólnie te znaki, które tam macie coraz niżej, to co 200 metrów, no. Mówiąc w największym skrócie. Dobra, panowie, to jeszcze raz do ciężarówek. Bierzemy coś takiego jak WSS Vintorius. SP5 przeciwpancerny. Ta. Gdzie są do tego smugacze? Nie ma. Nie ma. Dobra, panowie, tu jak. Dobra, jak wszyscy będą na miejscu. Panowie, to co macie w rękach, WSS Vintorius, specjalnie dla oddziałów specjalnych. Karabinek wyciszony. O którym żołnierze mówią pieszczotliwie, że trajektoria lotu tego pocisku przypomina łuk tęczy. I tak jest, panowie, naprawdę. Za pomocą klawiszy strzałek sobie możecie zmieniać wycelowanie karabinu, bo domyślnie jest na 100 metrów.
Ale możecie co 50 sobie zmieniać ustawę, nie? W zależności co chcecie trafić. Panowie, spójrzcie na tarczę na 100 metrach. Doman. Okej, intruder? Loki? Eska? Żniwiarz? No, trochę nisko. Buffel? Szok? Mirex? Niżej strzelajcie. Sak? Co by tak z tym chórem, kurde, wszyscy? Szakal. Okej. Okay. O Jezus Maria, co za ludzie. Dobra, panowie, teraz sobie zobaczcie na 300 metrów, prawda? Tam na dole, tam macie tą podziałkę. Jak pewnie się sobie niektórzy domyślili, już równie służy do pomiaru. Tu macie do 400 metrów, ale żeby trafić gościa na 400 metrach, to trzeba mieć dużo szczęścia, że tak powiem. Dobra, panowie. Teraz tak. Cel na 300 metrach to właśnie trzecia fałka od góry. Doman, próbuj. Jeszcze raz. Cały magazynek wywalczył. Wyżej podaj, bo wiatr masz w dół. Teraz na prawo ci z lewego. O, dobrze. Jak widzicie, to tutaj ma wiatr ma spory wpływ na pocisk. Także tutaj lepiej strzelać z trochę bliższego dystansu. Ewentualnie no, mieć wprawę i znać tą broń. Bo to jest podstawa sukcesu, znajomość swojego narzędzia pracy, jego możliwości. W tym przypadku karabinka WSS. Dobra. Kto teraz strzelał? Aha, Doman, dobra. Intruder? Starajcie się trafiać w środek celu. Dobra, Loki. Ładnie. Eska. Co wy tak w te klejnoty strzelacie, no? Co za ludzie, no? Żniwiarz? Wyżej wiatr może znowu w dół mocno. No próbuj. Ładnie. No wolno strasznie pocisk leci. Tak, dlatego że to jest a amunicja podźwiękowa, a pocisk jest dość ciężki. Natomiast w rzeczywistości to jest łatwiej, no bo aż dlatego, że zwrócę na ciężki pocisk, aż takiego dużego wpływu na wiatr nie ma. Także trafienie na te 400 metrów w tej wielkości głowy to jest dość, powiedzmy, że jest do zrobienia. Znacznie łatwiej niż tutaj w armii. No tu trochę jest trochę przekłamane, ale to już tak na ciekawości. Kto teraz strzelał? Panowie, kto taki strzelał? Okej, okay, Waffel. Ładnie. Szok. Mirex.